Pani przewodnicząca, pis jest tak saper, który podkłada bomby, później je rozbraja i oczekuje pochwał. Jak podpalacz, który podpala własny dom, później go gasi, a teraz oczekuje odszkodowania. Solidarna Polska jak zamachowiec, który odstąpił od zamachu w zamian za pieniądze. Ziobro jak złodziej, złapany na gorącym uczynku, ale niewinny, bo ukradł mniej niż zamierzał. A Kaczyński jak Neron, podpalający własny kraj. I to w czasach rekordowego tempa wzrostu inflacji. W czasach, kiedy wszechobecna drożyzna drenuje polskie portfele. Kiedy ekogroszek podrożał z 700 do 3000 zł. A benzyna przekroczyła rekordowe 8 zł. Gdyby nie wasz upór, to te pieniądze dawno by były w Polsce. Cieszę się, że KPO zostało zaakceptowane. Ale straciliśmy 5 miliardów euro zaliczki. I przede wszystkim straciliśmy drogocenny czas. To Wasza wina, nie opozycji, że KPO nie zostało zaakceptowane wcześniej. Pani Przewodniczącej, gratuluję porozumienia, ale proszę o kontrolę im nie wolno ufać i proszę o ścisły nadzór nad tymi środkami, żeby ani jedno euro nie zostało zmarnowane. Dziękuję bardzo.